cześć, witajcie. Dzisiaj taki krótki filmik z orgii pod rzepak. Chciałem sobie właśnie dzisiaj orać. Mamy dzisiaj 16 sierpnia. No i pierwsza, no w sumie nie pierwsza orka w tym roku, ale pierwsza orka pod rzepak. Oramy się na głębokość około 25 cm. Troszkę go spłuciłem. Jest strasznie sucho tutaj. Nie chcę wyciągać tej takiej suchej ziemi. Ze względu na to, że jest tutaj strasznie różna klasa. Począwszy tutaj, gdzie jestem teraz, od drugiej, kończący na piątej piasku i glinie ciężkiej, więc nie chcę za głęboko tego walić, bo jak ja to wyorzę, to potem ten rzepak mi w ogóle nie zejdzie. I tak nie wiem, jak te wschody będą wyglądać, bo ziemia jest sucha, lekka wilgoć, ale co to za wilgoć, jak tam już białe się robi. No a prognozy opadów no nie są aż takie rewelacyjne. No, ciężko coś na jakiś deszcz u nas liczyć. A naprawdę było go bardzo mało. Kukurydza to myślę, że do końca września będzie wykuszona na ziarno. Na kiszonkę to już u nas lecą pełną parą. Także no nie za ciekawy z tym deszczem. No ale siać trzeba. W sumie termin co prawda jest u nas 20-25, ale ja zawsze siałem tak do 20. Wolę sobie go dwa razy skrócić, ten rzepak. Już potem ma być mały i nie rozwinąć rozety do zimy. Rozsypałem się tu przed chwilą wapno. Wapno to jest Foxy Fertil 90. No i miałem orać jutro rano, ale nie, dobra, jadę. Jutro rano uprawię i od razu to będę siał. No masakra. Jak na tą ścieżkę wjeżdżam, to aż mnie przeraża, bo tylko widzę, jak te śruby się zrywają. To jest właśnie brak głębosza. Przydałby mi się taki głęboszek po tych ścieżkach pojeździć. No i co? Widać, fajna tutaj niecka jest. Także jak ktoś tu wylegnie, to się to bardzo fajnie kosi. Tak jak mówiłem, jutro zamierzam siać. Się odmianę bonanzę. Widzicie, jak się kurzy? Strasznie jest sucho. Może sobie wezmę kompaktor na przetestowanie od znajomego, ale to jeszcze zobaczę. Jakbym go miał, chętnie coś dodał z niego. Na razie nie będę mówił, jaki to jest. Znana firma na internecie. Czerwony. Tu już 16 ma ciężko, więc chcę to przetestować. Jak Johnny sobie poradzi. Ja wiem, że Johnny czwórkę pociągnie lekko, Lemkena, bo sąsiad takiego ma. Właśnie troszkę słabszego i ciąga. No ale wtedy tylko nim bym mógł uprawiać. 12 już nie dałaby rady mi. Tak jednak fajnie jest, jak jeden orze, drugi uprawia. Dlatego tego na razie nie ruszam. Od razu to kompaktorem chcę ubić. Wiadomo, że rzepak nie lubi miękko. Musi być ta gleba lekko dognieciona.
ziemia się naprawdę sypie fajnie. A jakby to było mokrota, to nie ma szans tu pośród rzepaku. Gliniaste placki wyskoczą, że naprawdę najlepsze to tylko zaorać na zimę i do siarego posiadu, bo jak jest zima, to się fajnie rozkruszy. Ale na razie to wygląda fajnie. Pięknie ta ziemia się sypie. Aż chce się orać. Myślę, że tu raz po kompaktorze będzie pyłek. No i teraz zastanawiam się, czy to będę wałował po siebie. Fajnie by było to zawałować. A z drugiej strony, jak przyjdzie ulewa, to mi zaklepie. I wtedy będę się drapał po głowie, żeby to znowu skruszyć. Co prawda nigdy nie wałowałem rzepaku. Miałem dobre schody. Zawsze siałem troszkę gęściej i on był rewelacyjny. A w tym roku no naprawdę nie wiem. Ale chyba go zawałuję, bo nie zapowiadają u nas deszczy. Wydaje mi się, że ten tydzień aż ten puk podskakuje, a szarpie. Nie chcę dlatego szybko jeździć, bo zaraz mi śruby pozrywa. Zazwyczaj to pierwszą, ostatnią zależy. A jakie gniazdo ostro się znalazło. Ostrożnie. Częściowo, tak jak tutaj teraz, a tam po łubinie. No zobaczymy, co to będzie z tego. Słoma oczywiście wszystko cięta. Szarpie, no zaraz wejdzie i będzie ciach. Dobra, udało się, nic się nie urwało, żadna śrubka. No i co, i to by było na tyle. Taki krótki filmik z orki, tak to wygląda. Powoli sobie oramy, nie pędzimy, mamy czas. Jakby zaraz pogoił, to bym tylko śruby zmieniał. Powoli też da radę. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. Siema.